Jechałem aż 4 godziny z Albanii tylko po to, żeby zrobić te pętle. Przekonajmy się, czy było warto. Ostatnie tygodnie spędziłem w Albanii, gdzie październik to wciąż przyjemny letni miesiąc. Moje serce domaga się jednak dwóch rzeczy. Kultury słowiańskiej i złotej jesieni. Dlatego pod koniec października postanowiłem ruszyć do Czarnogóry, do świata kolorowych liści. No to gdzie dokładnie jesteśmy? Dziś ruszymy na pogranicze Czarnogóry i Albanii. A konkretniej w góry przeklęte i płaskowyż Sinjaniewina, z którego też pojawi się relacja, bo jest to miejsce wyjątkowe, którym interesuje się NATO. Z góry już zapraszam. Góry, w których dzisiaj się znajdujemy, chodziły już za mną od dawna. Pierwszy raz o nich usłyszałem ponad 10 lat temu i od wtedy mnie zafascynowały. No ale słuchajcie, czasy studenckie, ograniczony budżet. Co ja wam będę tłumaczył? Wiecie przecież jak jest. Ale jednak to pasmo ciągle gdzieś tam siedziało mi z tyłu głowy. Góry przeklęte na mojej liście marzeń wskoczyły o parę oczek wyżej 3 lata temu, kiedy obejrzałem filmik Karola Wernera Skałem się toczy, robił te pętle, na której dziś jestem. Już wtedy wiedziałem, że to jest kwestia czasu, aż w końcu tutaj trafię. I tak oto dekadę później w końcu docieram do pasma Prokletije. I to dość symbolicznie, bo na dzień przed swoimi urodzinami. Swoją drogą w Polsce kojarzą mi się one przede wszystkim z deszczem i szarugą, a tutaj proszę, żywe kolory i czyściutkie niebo. Startujemy w niedalekiej odległości od miejscowości Plaw, z doliny Grybaje, znajdującej się tuż za Gusinie. Dzisiejsza trasa bywa niekiedy nazywana Szlakiem Trzech Szczytów, bo i faktycznie po drodze wejdziemy najpierw na szczyt Walusznica ze ścianami opadającymi pionowo do doliny, z której zaczynamy, by następnie przejść granią aż do granicy z Albanią na szczyt Talianka. Wzdłuż granicy dochodzimy do szczytu Popadia. Trasa na dziś według znaków ma mniej więcej 5 godzin. 9 km i 1100 metrów przewyższenia. Oznakowanie jest w miarę okej, chociaż liście przykryły część z nich, no i jak i samą drogę. Do tego jest kilka wariantów, niektóre z nich nieoznaczone, z kolei inne widoczne w terenie, ale nie ma ich nigdzie na mapach, co wprowadza nieco zamieszania. Dlatego chyba najlepiej po prostu iść z mapą offline i GPS-em w telefonie. Na trasie spotkałem kilkoro ludzi, którzy pobłądzili i nie wiedzieli jak iść. Całe szczęście, pogoda była bardzo łaskawa, dobra widoczność wybacza wszelkie błędy. Proszę bardzo, październik, a taki świerdgot ptaków. Od maja korzystam z uroków pracy zdalnej i z każdym miesiącem przesuwam się nieco w dół Półwyspu Bałkańskiego. Aż do listopada chyba nie było jednego dnia, żeby temperatura spadła poniżej 17 stopni. Jest też jednak druga strona medalu. Potworne upały w lecie. Nagrodą za przetrwanie wakacji jest właśnie pierwsza połowa jesieni. Nad morzem nadal przyjemnie i ciepło w okolicach 20 stopni. Z kolei miłośnicy prawdziwej jesieni wystarczy, że odbiją z nadmorza w góry, by przeskoczyć o jedną porę roku do przodu. Powiem wam, że to jest naprawdę piękna sprawa. Mamy końcówkę października, a dziś jest bezchmurne niebo, warunki idealne. Właściwie na słońcu to można iść nawet na krótko. Oczywiście nie można się tutaj dać zwieść, bo im wyżej, tym chłodniej. No a w nocy tutaj były nawet przymrozki. No tak czy siak zapowiadane jest jakieś 17 stopni w dolinie, cały dzień słoneczko. A jeszcze taka krótka charakterystyka tych gór, mianowicie góry przeklęte kończą całe pasmo Dynarydów, czy też gór dynarskich. Otóż zaczyna się ono w Słowenii, tam gdzie jest m.in. Gorski Kotar, Istria, Velebit, Czarnogóra, Boka Kotorska, chociażby Sinjaniewina, Durmitor, aż właśnie po góry przeklęte, które są na granicy Kosowa, Albanii i Czarnogóry. Co ciekawe, Maja Jezerce lub Jezerski Wrch. To jest najwyższy szczyt Gór Przeklętych i Dynarydów, ale nie jest to najwyższy szczyt Albanii, ponieważ w Albanii najwyższy jest Golem Korab. Kiedyś będąc na wycieczce autostopowej w Macedonii, usłyszałem od jednego z kierowców, który mnie wziął, że w góry u nich chodzą tylko Polacy i Czesi. I coś w tym jest, bo tutaj na parkingu było 7 samochodów, po lewej stronie zaparkował, jak się okazało, Polak, po prawej też para Polaków. I jak już wchodziłem na szlak, minąłem samochód na blachach czeskich.
Także to są nacje, które królują na bałkańskich szlakach. A może powinniśmy sobie anektować tę część Europy? Co wy na to? Myślę, że moglibyśmy jakoś nazwać ten nowy kraj, że to jest kraj południowych Słowian. Po czesku i słowacku zdaje się, że południe to jest jug, więc może południowi Słowianie? Jugosławia? Zaraz. Ale to już był. Niepostrzeżenie dotarliśmy do pierwszego ze szczytów, skąd zaczyna się obiecany spacer granią z pięknymi widokami na obie strony. Część ludzi jednak w tym miejscu robi w tył zwrot i wraca tą samą drogą. No, jest to jakieś rozwiązanie, bo prawdę mówiąc, przez większość część pętli krajobraz zmienia się tylko nieznacznie. Można powiedzieć, że ten szlak to jest trochę takie nasze polskie czerwone wierchy. No bo i wysokość się zgadza, około 2000 metrów. I idzie się też granią po wielkich zboczach. No i jest też przepaść. I tutaj też mamy wysokie góry skaliste, mające po prawie 2500 metrów. Różnica jest taka, że u nas z Małączniaka widać Tatry Wysokie, ale z daleka, gdzieś tam nad Doliną chyba Cichą, przez Słowację. A tutaj, proszę, po drugiej stronie doliny. No, z tą różnicą, że na tatrzańskiej grani nie rosną buki. Tam zmierzamy. W sumie wygląda jak zwykła ścieżynka gdzieś na łące pod miastem. Gdyby nie to, co po lewej. Po zastanowieniu się to stwierdzam, że to są czerwone wierchy na sterydach, czy tam na koksie. Bo nie dość, że mamy dużo bliżej tą ścianę gór skalistych naprzeciw siebie praktycznie, to dojście do grzbietów, na którym mamy te wszystkie widoczki, jest dużo, dużo krótsze niż w przypadku czerwonych wierchów właśnie. Jak już tak idziemy sobie wspólnie graniem od jednego szczytu do drugiego, to podzielę się z wami ciekawostką, że w Górach Przeklętych po stronie albańskiej znajdują się dwa malutkie lodowce. Miejsca, gdzie śnieg nie topnieje przez cały rok. Nawet w Polsce w Tatrach mamy taki malutki lodowczyk, ale te wyróżnia fakt, że są to najbardziej wysunięte na południe w całej Europie. Nie mogę powiedzieć, że na świecie, no bo przecież chociażby w Argentynie mamy Perito Moreno. Myślę, że jeszcze bardziej na południe, na Antarktydzie też jakiś lodowiec by się znalazł. Tak generalnie rzecz ujmując, dzisiejsza trasa jest przepiękna. Bez zarzutu, po prostu cud, miód, orzeszki. A do tego szlak jest prosty technicznie, gdyby nie ekspozycja. Dlatego jeśli ktoś boi się podobnych klimatów, to niestety z bólem serca muszę odradzić. Ale jeśli takie trasy jak wspomniane wcześniej Czerwone Wierchy, Wołowiec, Suche Czuby w Tatrach nie stanowią dla was problemu, to jak najbardziej polecam tę czarnogórską trasę. Słuchajcie, już tyle czasu minęło, a ja wciąż nie powiedziałem, skąd się w ogóle wzięła nazwa Góry Przeklęte. Otóż, nie wiadomo. To znaczy, teorie są dwie. Jedna bardziej przyziemna, druga nieco bajkowa. Ta przyziemna mówi o tym, że Góry Przeklęte wynika z tego, ta nazwa, że były niedostępne, ciężko było się do nich dostać. Są one troszeczkę na uboczu, bym powiedział, cywilizacji. A druga, ta bajkowa, no to wiąże się z legendą. Jako, że jestem słaby w te klocki, to postaram się jakoś streścić. Otóż, pewna kobieta miała trzech synów, którzy zakochali się w jednej i tej samej kobiecie. Ze względu na miłość doszło do walk i kłótni, w finale której wszyscy trzej ponieśli śmierć. Matka zrozpaczona przekleła tę dziewczynę. Stąd Góry Przeklęte. Ale nazwa Prokletije, czyli Góry Przeklęte po serbsku, czarnogórsku, serbsko-chorwacku, jest używana tylko w Czarnogórze. W Albanii te góry są nazywane górami północnoalbańskimi. Albo Alpami północnoalbańskimi. Albo Alpami albańskimi. Co zresztą łatwo zrozumieć, widząc tę ścianę za nami. Tam gdzieś prawdopodobnie czai się najwyższy szczyt Czarnogóry, Zła Kolata. A tam z kolei jest gdzieś Kosowo i być może najwyższy szczyt Kosowa. Też w Górach Przeklętych. Nazywa się Dzierawica. Niestety najwyższy szczyt Gór Przeklętych, Maja Jezerce, jest stąd niewidoczny. No i docieramy do Albanii. Tu taka ciekawostka, wszystko na lewo, to już Albania.
Wszystko na prawo, Czarnogóra. Zero jakichś słupów granicznych, nic. Trzeba to wiedzieć z mapy. Tutaj ludzie jakoś niespecjalnie przejmują się granicą. Sam znam przypadek osoby, która przeszła tutaj zieloną granicą na drugą stronę i wróciła do Czarnogóry busem. Nie to, żebym namawiał, ale generalnie nie spotkała się z tego tytułu z żadnymi konsekwencjami. Nie zawsze jednak tak było. No i wreszcie się doczekałem, tuż przed szczytem Popadii. Znak graniczny. Albania. Przyznam szczerze, że chciałem wam powiedzieć ciekawostkę o tym, jak to wciąż w Górach Przeklętych są słupki graniczne sprzed 30 lat, bo wciąż na nich jest napisane Socjalistyczna Republika Albanii, ale akurat tam jest chyba wymienione. No właśnie, nie do końca, bo to jest dokładnie to, czego szukałem. RPSH to jest skrót, który oznacza Republika Popolare Shqiperisa, czy coś ten deseń. Czyli Albańska Republika Ludowa, czy też Albańska Socjalistyczna Republika Ludowa, która przestała istnieć w 1991 roku, a słupek stoi do dziś. Oszczędne i ekologiczne podejście. Pluję sobie w brodę, bo nie sprawdziłem, czy po drugiej stronie w takim razie nie ma skrótu SFRJ, czyli Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii. Bo wszystko na to wskazuje, że tak właśnie powinno być. No to słuchajcie, to by było tyle na dziś. Ostatni szczyt, teraz już będzie tylko w dół. Kończy się przygoda z Górami Przeklętymi. Po czasie muszę powiedzieć wam, że nie zgadzam się sam ze sobą, bo zapomniałem, jak to jest schodzić w górach. Człowiek jest już zmęczony i myśli głównie o samochodzie na dole, ale niestety trasa wciąż wymaga wiele skupienia ze względu na swoją stromiznę. I ostatnie ujęcie na dzisiejszą trasę, bo widać ją jak na dłoni. Z tamtego lasu się wychodzi, najpierw idzie się obok tych białych skałek, pewnie wapieni, na Wolusznicę, czy Wolusznicę? Wolusznicę chyba. Granią cały czas aż do Talianki, gdzie łączy się szlak, zbiega się z granicą albańską do Popadii i chemik w dół. Tak już podsumowując, marzenie sprzed 10 lat udało się zrealizować w 100%. No i nie mogłem wymarzyć sobie lepszej pogody. A tak już totalnie na sam koniec chciałem wam jeszcze powiedzieć, że w Górach Przeklętych naprawdę jest co robić. Ja miałem tylko jeden dzień, więc wybrałem tę widokową pętlę, ale rozważałem jeszcze chociażby trekking na Buni Jezerce, czy chociażby pojechać na rower do Plawu, albo na przykład odwiedzić Dolinę Ropojana. Z kolei po albańskiej stronie otwiera się cała gama możliwości, chociażby najbardziej słynna jest trasa trekking z wsi Feth do wsi Valbone. Bardzo widokowa droga. Cóż, to tyle na dziś, my się już żegnamy. Dzięki wielkie za uwagę i poświęcony czas. Na koniec, na zachętę dzielę się z wami przebitkami z płaskowyżu Sinjajewina, który jest następny w kolejce do publikacji. Nazywany Czarnogórskim Tybetem, czy też największym pastwiskiem Bałkan. Jego przyszłość jest jednak niepewna, bo NATO planuje zrobić z niego poligon wojskowy do testowania materiałów wybuchowych. Trzymajcie się, do następnego.